pole turniejowe. Zapraszam Marcina Waszkiewicza, który jakże nieoczekiwanie zajął pierwsze miejsce w turnieju, w dzisiejszym turnieju. Gratulujemy. Dziękujemy. A właśnie, dyrektor nadmienia, że dla całej twojej rodziny i kuzynów masz całoroczny darmowy wstęp do muzeum. Żeby tutaj wystąpiła Wołek, Kozi, Smoczek i Zwierzę. Zapraszamy. Okazaliście się najlepsi panowie. Gratulacje. W środku jest pamiątkowa widokówka, zdjęcie dyrektora z autografem, także rzecz do oprawienia banki. A dodatkowo dostajecie całoroczny zapas taśmy klejącej z zerowego lista. Ten mały, ale praktyczny gadżet na pewno się przyda na przyszłoroczny sezon. W turnieju łuczniczym pierwsze miejsce zajął Jacymir. Zmierza tu w naszą stronę. Brawa! Jakże nieoczekiwanie, jakże przypadkowa wygrana i zwycięstwo. Gratulujemy. Na ciebie również pamiątkowe zdjęcie do Ekstri z autografem i całoroczny wstęp do muzeum. Będziesz tam mógł sprzątać, gotować i pilnować porządku. Siedem turniejów ligowych, w siedmiu turniejach ligowych najlepszym okazał się Kozi, nieodrodny syn ziemi malborskiej. To on wykazał najwięcej tężyzny, najwięcej zawziętości. Miał najlepszy sprzęt. Pamiątkowe zdjęcie z dyrekcją, ukłon. I dostajesz taki oto praktyczny gadżet. 4 metry lnu. Prawie na poduszkę. Tak. Kubek. I voucher do najlepszego hotelu w okolicy. Dobrze, i voucher do lokalnego salonu masażu. Nie, voucher jest naprawdę. Voucher jest naprawdę. Dyrektor podpowiada mi, że ten voucher jest prawdziwy. Drugie miejsce, Grzegorz Krasowski. Ser Grzegorz. Nie zapominajmy o przedrostku. Ser. Gratulujemy. Piękny miecz. Piękny miecz i kubek. Dwa nieodzowne atrybuty rycerza. Żebyś miał czym brać i czym chrać. Gratulujemy. Trzecie miejsce, Wołek. Gratulujemy. Wyroby tekstylne Media Market, uścisk dyrektora i pamiątkowe zdjęcie. Gratulujemy! Trzy na trzy. Fabryka latających świn. Frum, frum, frum. Pierwsze miejsce. Zapraszamy. Jakiś przedstawiciel? Jest, żyjący od nim Fok, Kozi i Wołek. To oni. Kolejne pamiątkowe zdjęcia, kolejne uściski dłoni. Do zdjęcia. Ale wierzę, że zbieracie panowie kolekcję. W środku, jak podejrzewam, są wizytówki, podobnie są obecne jagieły. Drugie miejsce, Załoga Olsztynka, zapraszamy. Kuszek, zostaw ten płyt Mariego Niebieski. Też tutaj. To jest doping. Doping. Zawodnik przyznał się, że jest to doping. Tutaj gratulacje. Żebyście panowie mieli czym się opłacać. Gratulacje jeszcze raz. Cóż mamy następnego? Turniej łuczniczy, Jacymir, Arek i Sasza. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Zapraszamy. To jest pierwsze? Tak, bo to będzie... No,
znowu te same twarze, w ruchu, precyzja, ten do precyzji dochodzi się latami, także proszę się nie dziwić, że wygrywają ci sami ludzie, oni ciężko pracują na ten sukces. Gratulujemy Pęk, Strzał i Kubek. I coś w kubku. Pas i Zapomka. Gratulujemy. Jeszcze raz brawa dla nich. Najlepszy debiutant w walkach 1 na 1 z WIMO. Zapraszamy. Arek Kusa. Zapraszamy tu do nas. Arku, jesteś? W takim razie w zastępstwie Marcinie odbierzesz jako pełniący obowiązki. Pogratuluj tym padawanowi, proszę bardzo. Takie oto gustowne drzwi do lodówki z wizerunkiem orła. Myślę, że się przydadzą. Lekkie, poręczne. Na przyszły sezon jak znalazł. Najlepszy zawodnik z WIMO poza pierwszą trójką, czyli w walkach 1 na 1. Czwarte miejsce. Smoczek, zapraszamy tutaj. Gratulujemy, aby nie zabrakło ci w przyszłym sezonie ognia, smoku. Obowiązkowe zdjęcie. PR jest ważniejszy od samej walki. Gratulujemy. I najlepszy łucznik z WIMO poza pierwszą trójką. Koń ze Szczytna. Jest tutaj? Zapraszamy. Jest? Powinien być. Jest koń. Idzie. Otrzymujesz mini składany namiot średniowieczny. Podrzucasz do góry i się tam rozkłada. Zagadką jest, cóż to będzie. Może krzesełko, może namiot. A może wiata? Mini wiata! Nie, to jest mini wiata! Gratulujemy! To było na tyle. Jeszcze raz dziękujemy panu dyrektorowi, dziękujemy sponsorom za tak fajne dary i za pół godziny zapraszamy panią.